Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. Trwamy w komunii z Maryją, która jest przy nas, szczególnie wtedy, kiedy odmawiamy różaniec. Dlaczego właśnie Bóg chce, aby Maryja nam towarzyszyła w oczekiwaniu na dar Jego Ducha? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że Maryja znalazła się razem z apostołami i innymi uczniami w wieczerniku z wyraźnej woli Bożej. I ona wstawiała się za pierwszy kościół, za członków pierwszego kościoła, wypraszając dla nich dary Ducha Świętego. Pozwólcie, że przeczytam fragment z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Po wniebowstąpieniu Chrystusa apostołowie wrócili do Jerozolimy. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Maryja oczekuje razem z apostołami, razem z pierwszym kościołem w wieczerniku na obietnicę Ducha Świętego, dlatego że jest Jego oblubienicą. Już święty Franciszek w ten sposób Maryję nazywał oblubienica Ducha Świętego. Jakiś czas temu znalazłem obrazek, który pięknie ukazuje tą niezwykłą prawdę w sposób symboliczny, ale tę symbolikę trzeba nieco wyjaśnić. Otóż w Biblii gołębica oznacza cielesne zstąpienie Ducha Świętego, Ducha Bożego, szczególnie wtedy, kiedy Chrystus przyjmuje chrzest w Jordanie. Tymczasem nam kojarzy się być może gest przeciwny, kiedy ktoś wypuszcza gołąbka czy gołębie, na przykład na znak pokoju. Otóż Maryja, którą tu widzimy, ona nie posyła Ducha Świętego, bo Chrystus go posyła, ale Maryja go przyjmuje i to przyjmuje w sposób doskonały. Dobitnie ukazuje to piękny obraz Velázqueza, ukoronowanie Matki Bożej. Widzimy na nim Maryję już w niebie, na której głowę Ojciec i Syn nakładają koronę, ale można powiedzieć, że tą koroną jest Duch Święty niejako, jest Jego światłość, Jego dary. I dlatego Maryja w niebie jeszcze bardziej niż na ziemi jest napełniona Duchem Świętym, jest z Nim najdoskonalej zjednoczona jako stworzenie, takie jak każdy z nas. I właśnie w tym sensie jest Jego oblubienicą. Duch Święty, który jest czystym Duchem Boga, nie przyjął ciała, tak jak Syn Boży w misterium wcielenia, ale Duch Święty ma oblubienicę, Maryję, swoje stworzenie. I w tej oblubienicy działa i nią się posługuje. Święty Jan Paweł II tę niezwykłą więź między Maryją a Duchem Świętym rozważał w odniesieniu do sceny zwiastowania w jednej z kateches. Czytamy takie oto słowa świętego papieża. Duch Święty, powierzając się ludzkiej woli jako miłość niestworzona, sprawia, że w tym, komu się powierzył, rodzi się i rozwija miłość stworzona. Miłość oparta na ludzkiej woli, która stanowi duchową pełnię osoby, która umie oddać się bez zastrzeżeń. Te słowa papież wypowiedział w szczególny sposób w odniesieniu do Maryi. Można powiedzieć, że Duch Święty ukształtował w Maryi jej odpowiedź miłości na miłość Boga. W jaki sposób
przedziwny sposób Duch Święty i Maryja we wcieleniu działają razem. Razem kochają, razem mówią fiat wobec planu Ojca. Właśnie dlatego Maryja może być nazywana Jego oblubienicą. Powróćmy jeszcze do tego pierwszego obrazka Matki Bożej z gołębicą symbolizującą Ducha Świętego. Duch Święty wstępuje na Maryję, na jej dłonie, do jej serca. A Maryja patrzy na nas, tak jakby chciała powiedzieć każdemu z nas: ja pomogę Ci przyjąć Ducha Świętego. Poproś mnie o to. Mogę to uczynić, bo jestem na Niego doskonale otwarta i to moje doskonałe otwarcie na Niego jest darem, który otrzymałam nie tylko dla siebie. W tej samej mierze otrzymałam go również dla Kościoła, jako Jego matka. Otrzymałam go także dla Ciebie, jako Twoja duchowa matka. I pragnę się tym darem z Tobą podzielić. Pragnę Ci udzielać wszystkiego, czym zostałam obdarowana przez Boga, przez Ducha Świętego, a więc mojego otwarcia, mojej wiary, mojej nadziei, mojej miłości. Maryja jest naszą duchową matką i jako matka duchowa pragnie dla nas pełni darów Ducha Świętego, tych darów, które Ojciec Niebieski zamierzył dla nas jeszcze przed założeniem świata, odwiecznie. I właśnie w ten sposób Maryja współpracuje z Duchem Świętym przez swoje pragnienia, przez to swoje macierzyńskie wstawiennictwo. Każda matka często marzy o przyszłości swoich dzieci. Również Maryja marzy o naszej przyszłości, o naszej świętości, o tym, czego w nas dokona Duch Święty. Ta nasza przyszłość w Bogu, nasza świętość, choć jej być może nie widzimy, a być może wydaje się nam, że jest bardzo odległa, otóż ta świętość już żyje w pragnieniach Maryi. A Duch Święty te pragnienia urzeczywistni na prośbę swej oblubienicy. Tak jak w odpowiedzi na jej tęsknotę za Zbawicielem, Duch Święty sprawił wcielenie Syna Bożego. A teraz Maryja pragnie, aby w każdym z nas wcielił się zamiar Boży, aby się zrealizował plan Ojca. Czyli aby w nas żył i działał Chrystus, sam Syn Boży. Duch Święty, ten boski oblubieniec Maryi, podobnie jak podczas zwiastowania, kiedy przewyższył wszelkie oczekiwania, które mogła mieć Maryja, kiedy jej dzieckiem stał się sam Bóg, również teraz, kiedy ona schodzi, przewyższy wszelkie możliwe oczekiwania. I tak jak wtedy u świętej Elżbiety serce Maryi wyśpiewało Magnifikat, tak również nie będzie mogła się powstrzymać, aby uwielbiać Boga z wdzięcznością za wielkie rzeczy, które uczyni w naszym życiu. A wtedy również my, tak jak Elżbieta, tak jak inni, będziemy Maryję nazywać błogosławioną. Czym jest ta pełnia, o którą prosi dla nas Maryja, o którą prosi Ducha Świętego? Maryja prosi, aby Duch Święty kształtował nasze człowieczeństwo na podobieństwo człowieczeństwa Chrystusa, a nawet więcej, aby Duch Święty w nas formował Chrystusa, tak jak to napisał święty Paweł, który modlił się, aby Chrystus ukształtował się i wzrastał w Jego uczniach. To właśnie wtedy osiągamy pełnię, stajemy się w pełni sobą, realizujemy się w pełni, gdy przez Ducha Świętego zostajemy włączeni w Chrystusa, nie tylko w Jego człowieczeństwo, ale również w Jego bóstwo i w Jego posłanie od Ojca.
I to jest ta pełnia, za którą tęskni Maryja. To jest ta realizacja Bożego planu, która ma się dokonać przez charyzmaty Ducha Świętego, te dary, które Ojciec przeznaczył dla nas od wieków, abyśmy tę pełnię świętości osiągnęli. I to, co uczyni z nami Duch Święty, z całą pewnością przekroczy wszystkie nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętamy, jak pisze święty Paweł, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Pragnienia Maryi, oblubienicy Ducha Świętego, można w jakiś sposób porównać czy zobrazować za pomocą pragnień, które noszą w swoich sercach zakochani. Młoda dziewczyna w swoich marzeniach wyobraża sobie przyszłego ukochanego. Podobnie młody chłopak tęskni za przyszłą ukochaną. Już teraz ją sobie wyobraża. Oboje noszą w sercu ideał osoby ukochanej. Oczywiście te pragnienia będą musiały być oczyszczone, ale święty Jan Paweł II powiedział, że są one jak najbardziej dobre i słuszne. Bóg chce i może je spełnić. I ci młodzi ludzie, już jako małżonkowie, będą pragnąć pełni tej wymarzonej za młodu dla swojego współmałżonka, dla tego, którego wybrali, z którym się złączyli na całe życie. Będą pragnąć, aby właśnie on coraz bardziej upodabniał się do ideału, który nosili w sercach w czasie młodości. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że w sakramencie małżeństwa małżonkowie nawzajem siebie kształtują właśnie poprzez swoje pragnienia. Kobieta, żona kształtuje mężczyznę, męża i na odwrót. Mąż, mężczyzna kształtuje swoją żonę, kobietę. Są oni w pewnym sensie, mówi papież Franciszek, jak rzemieślnicy, a może bardziej jak złotnicy, jak jubiler, który wytwarza piękny przedmiot z cennego materiału, ze szlachetnych kamieni. Tak jak ten jubiler, mąż i żona nawzajem nad sobą pracują, jak nad jakimś dziełem sztuki. Ta dziewczyna, ta młoda narzeczona, która nosi w sercu wymarzony obraz swego ukochanego, i tak samo ten narzeczony, i kiedy już znajdzie tego ukochanego, jej zadaniem jest kształtować go według tego obrazu, tego pierwszego ideału. Choć po ludzku, w takim zwykłym życiu, często zaczyna się to wydawać zadaniem zupełnie beznadziejnym, czy jakąś syzyfową pracą. A jednak Chrystus zapewnia, że ten upragniony ideał jest możliwy, bo tym ideałem jest on sam Jezus, który chce w jej mężu żyć i wzrastać. To Jego miłość jest tą miłością idealną, ta miłość, którą Duch Święty coraz bardziej wlewa w ludzkie serce. Ta miłość, którą nazywamy nowym życiem, która jest udziałem w miłości samego Boga. Jest jakąś wielką tragedią, gdy pod naporem brutalnej codzienności, pod wpływem ludzkiej słabości, człowiek rezygnuje ze swoich pierwotnych marzeń, kiedy w sercu przekreśla wiarę w ideał. Wtedy gdzieś gubi wewnętrzną siłę, którą złożył w nim Bóg. Gubi pierwotny zamysł Bożej miłości. Ta miłość ma wielką moc, ale wtedy, gdy czynimy wszystko, by w niej wytrwać. Nieraz pewnie słyszeliśmy świadectwo syna czy męża, którzy mówili: zmieniłem życie, porzuciłem nauk, bo ona we mnie uwierzyła.
matka czy żona. Oczywiście, dobrze wiemy, nie uwierzyła w Niego jako człowieka, bo przecież doskonale znała Jego słabości czy Jego grzechy, ale uwierzyła w moc łaski, w moc odkupienia, w moc miłosierdzia Bożego, w moc krzyża i zmartwychwstania, która jest silniejsza od największego nawet zła. Uwierzyła w moc Chrystusa, który w nim zamieszkał. I właśnie przez tę wiarę ten mężczyzna się zmienił, a właściwie Chrystus go zmienił. Można powiedzieć, że małżonkowie są jak artyści. Artyści malujący ikonę Chrystusa o twarzy współmałżonka. A tak naprawdę tym artystą jest Duch Święty. A oni są pędzlem w ręku tego jedynego prawdziwego artysty, który działa razem z Maryją, swoją oblubienicą. To właśnie Duch Święty maluje w nas obraz Syna Bożego, obraz Jezusa i posługuje się naszymi bliźnimi, małżonkiem, dziećmi, kapłanem, kierownikiem duchowym. Jan Paweł II uczy, że Maryja, ta Boża artystka, działa w nas jako duchowa matka razem z Duchem Świętym, swoim oblubieńcem, w szczególny sposób przez modlitwę różańcową. Gdy modlimy się na różańcu, trwając w obecności Maryi, tak jak apostołowie w Wieczerniku, wtedy ona na nas oddziaływuje swoim macierzyńskim działaniem, swoim macierzyńskim wpływem, tym działaniem, które jest ściśle złączone z działaniem samego Ducha Świętego. Tak o tym pisze święty Jan Paweł II w liście o różańcu. Matka Kościoła ustawicznie rodzi dzieci mistycznego ciała swego Syna. Czyni to przez wstawiennictwo, wypraszając dla nich niewyczerpane wylanie Ducha. To jest właśnie tajemnica różańca. Co oznaczają słowa, że Maryja rodzi członki mistycznego ciała Chrystusa? Otóż wiemy, że członkami mistycznego ciała zostaliśmy przez sakrament chrztu. Ale Jan Paweł II uczy, że chrzest to początek. Początek pełni, do której trzeba dążyć i do której potrzebna jest nasza odpowiedź i nasza współpraca. Tak czytamy właśnie w tym samym fragmencie listu o różańcu. Wylanie Ducha Świętego w chrzcie wszczepia wierzącego jako latorość w krzew winny, którym jest Chrystus. Czyni go członkiem Jego mistycznego ciała. Jednak tej istniejącej od początku jedności musi odpowiadać droga coraz większego upodabniania się do Niego. Czyli wysiłek ucznia, by upodabniać się coraz bardziej do swego mistrza. I właśnie ten proces dokonuje się przez różaniec. Wtedy, gdy, jak pisze papież, zawierzamy się szczególnie macierzyńskiemu działaniu Najświętszej Dziewicy. W tym samym liście o różańcu Jan Paweł II uczy, że właśnie przez różaniec niejako wchodzimy do domu świętej rodziny w Nazarecie. I znowu zacytuję fragment. Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala jej to wychowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni w nas się nie ukształtuje. I właśnie tam, w tym duchowym Nazarecie, tak jak w Wieczerniku apostołów, dzięki działaniu Ducha Świętego wzrastamy razem z Chrystusem pod okiem Maryi i świętego Józefa. A właściwie to Chrystus sam wzrasta w nas, a my w Nim. Zachęceni przez świętego Jana Pawła II, pozwólmy zatem Maryi poprzez nasze trwanie w komunii z nią, poprzez częste sięganie po różaniec, aby nam wyprosiła ona, oblubienica Ducha Świętego,
aby nam wyprosiła niewyczerpane wylanie Ducha, aby zrodziła w nas Chrystusa, Syna Bożego, w którym znajdziemy uprawnioną pełnię dla nas samych i dla tych, których kochamy.